Witam serdecznie na omówieniu kart Warlocka. Pierwsza karta to pustoszenie ksiąg. W tasy kosztujące jeden kopię kart z twojej ręki do twojej talii i odrzuć całą rękę. Czy ta karta kiedykolwiek jest dobra? W standardzie, podkreślam, w standardzie, bo w Wildzie ona jest na pewno dobra. W standardzie na ten moment nie. Ze względu na to, że nie mamy mechaniki, która pozwoliłaby nam od razu tą rękę uzupełnić. W Wildzie mamy taką, takiego chochlika, który w momencie, gdy my odrzucamy karty, dobiera nam karty za każdą kartę odrzuconą. Więc w Wildzie automatycznie ta ręka nam się uzupełnia. W standardzie ta karta jest raczej niegrywalna w tym momencie i w standardzie to jest w tym momencie jedynka. Bo pomimo tego, że to pasowałoby do jakiegoś combo decku, który wymaga mana cheatingu, to Warlock w tym momencie nie ma w standardzie opcji, żeby automatycznie po zagraniu tego w jakiś sposób te karty dobrać. Nie wiem, musiałaby być jakaś karta, którą zagrywamy w stół i która w momencie, gdy discardujemy kartę, te karty dobiera. Albo która, nie wiem, tak jak u Demon Huntera jest broń, która gdy atakujemy, dobiera nam karty, aż mamy ich trzy. Tak? To już by miało większy sens, powiedzmy. To już by wtedy miało jakikolwiek sens, że wtasowujemy sobie te karty o koszcie 1 i automatycznie je dobieramy. Ale gdy my mamy zagrać to i załóżmy Hero Power, żeby dobrać tylko jedną kartę i musimy liczyć na high roll, że tam będzie kolejny draw, to ta karta jest po prostu niegrywalna i to jest 1 i lecimy dalej. Duszące cienie. Gdy zagrasz lub odrzucisz tę kartę, znisz losowego wrogiego stronnika. No teoretycznie to z tym ma jakiś sens. Więc myślę, że ta karta z tym nie będzie grana, nie? Ale z jakimś innym discardem. Nie wiem, czy mamy inny discard w sumie w standardzie, żeby przejrzeć ilość tych discardów, to wtedy miałoby to jakieś tam prawo bytu. No ta karta generalnie jest spoko. To jest deadly shot, tak? To jest deadly shot plus synergia z discardem. Więc myślę, że ta karta ma szansę pograć w przyszłości i tej karcie na przyszłość można dać takie mocne 2. Może nawet jak będzie więcej discardu, to 3. Ale na ten moment, no to nie wiem ile mamy discardu. Nie pamiętam ile mamy discardu, więc w tym momencie możemy to łatwo zdiscardować. Ale na przyszłość to może być dobra karta. Zrodzone z cieni. Zmniejsz koszt zaklęcia cienia o najwyższym koście w twojej ręce o 3. Fajny mana cheating. Myślę, że karta grywalna i można jej dać solidną... solidną trójkę, bo to jest mana cheating. To jest jednostka, którą rzucamy w trzeciej turze i może ona nam dać mana cheating, czyli możemy zagrać jakąś dużo droższą kartę cienia w następnej turze lub po prostu, jeżeli gramy kartę cienia o konkretnym koszcie, czyli na przykład klątwy, które są zaklęciami cienia, to możemy zmniejszyć ich koszt i łatwiej je skombić z Tamsin na przykład. Więc karta bardzo fajna. Zwłaszcza, że u Warlocka chcemy ten mana cheating, żeby tych kart na przykład więcej dobierać i łatwiej je zrzucać i tak dalej. Więc solidna trójeczka w mojej ocenie. Walc cieni. Przyzwij cień 3-5 z prowokacją, przyzwij drugi cień, jeśli w tej turze zginął stronnik. Więc, mając to na ręce, zagrywamy to w trzeciej, w czwartej turze tym atakujemy i na przykład to nam ginie i to kosztuje 2. Więc ta karta z tą kartą może fajnie pasować też do Zuloka. Nie tylko do jakichś kontrolnych talii, ale też do Zuloka. Więc myślę, że te karty nawet razem w jednym deku mogą pograć. Czy ja tej karcie mogę dać 3? 3 nie, ale 2,5 myślę, że mogę jej śmiało dać. Kolejna karciocha. Lady Cieniokrwista. Okrzyk bojowy. Przyzwij 2 cienie 2-1. Każdy otrzymuje agonię. Rzucając są twoje ostatnie zaklęcie cienia. To rzucamy powiedzmy w czwartej, bo rzuciliśmy to rzucamy w czwartej, to rzucamy w piątej. I te tokeny 2-1, jak giną, przywołują nam dwa z dwóch stronników 3-5 prawdopodobnie. Fajna karciocha i myślę, że ta karta to może być nawet czwórka w Warlocku. Myślę, że nawet może być czwórka w Warlocku. Śmiało można powiedzieć, że ta karta w różnych archetypach się sprawdzi. Czy to właśnie w jakimś ZOO z takim przepływaniem jednostek. Czy to w jakimś kontrolnym zrzucaniem kart jakichś obszarówek, z powtarzaniem jakichś klątw i tak dalej.
Super. Dajcie przyjaznemu sternikowi plus jeden powtórz za każdego chochlika, którego kontrolujesz. Myślę, że ta karta również będzie grywalna w różnego rodzaju zlokach. Tak jak ta karta może być grana w zlokach, tak samo i ta może w różnego rodzaju zlokach być grana, bo mamy dużą ilość chochlików. Czy to po prostu Impa 3-2, Impa 2-5. Mamy nowego Impa, którego za moment zobaczycie, więc buffowanie jednostki nawet o tam plus dwa razy za dwa punkty many, to już jest okej. Okay. Więc im więcej mamy tych chochlików, ta karta jest mocniejsza. Dlatego myślę, że tej karcie można dać śmiało trójeczkę. Psotny chochlik. Okrzyk bojowy. Przyzwij kopię tego stronnika. Na scenie 3 zamiast tego przyzwij dwie kopie. Ta karta jest spoko sama w sobie. 4 punkty many, przyzwij 6-6. Why not? Synergia z chochlikami. Super. Nasycenie 3, które jest bardzo łatwe do odpalenia grając board-based deckiem, grając Zulokiem. Bo Zulok na tym bazuje. Robi trady, przywołuje jednostki. Więc nasycenie jest bardzo łatwe do odpalenia Zulokiem. Myślę, że solidna trójka również dla psotnego chochlika. Kolejna karciocha to zbulwersowana bibliotekarka, która również świetnie pasuje do Zuloka. Do chochlik-loka można by powiedzieć, który ma plus 1 do ataku za każdego chochlika, którego kontrolujesz. Czyli tutaj znowu mamy synergię z chochlikami i ta karta również jest solidna i to również jest solidna trójeczka, bo czemu by tego nie zagrać w pierwszej turze, jeżeli przeciwnik na to nie odpowie, to ma jeszcze więcej ataku, bo zagrywamy kolejnego chochlika, robimy jakieś value trade i tak dalej. To może być karta, która mocą jest porównywalna do tej Nagi 1 mana 1-3, która buffuje swój atak od speli, prawda? To bym porównywał do tej karty i ta karta może być równie silna i równie mocno grana jak tamta. Tamta jest neutralna, więc gra w genitaliach, ta też równie już może być grana. Dobierz kartę powrót za każdego chochlika, którego kontrolujesz. Super karciocha, która można dobrać bardzo dużo kart, bo jeżeli postawimy kilka chochlików, to po prostu jest świetny draw. Trójeczka kolejna dla chochlik-loka. Kolejna trójka dla chochlik-loka, bo to może być świetny draw w chochlik-loku. No i wskrzeszenie chochlików, czyli na koniec chochliczy król Rafał. Uważam, że ta karta jest grywalna, że jest mocna, bo samo wskrzeszenie czterech chochlików już jest spoko. Nieważne, czy one mają statystyki 1-2, 3-2, 2-5, 3-3. Nieważne. To jest świetna tempo karta, bo dostajemy minimum 10-10 za 6 punktów many. A jeżeli nam się odpalić nasycenie lub skrzesić jakichś mocniejszych chochlików, to jest jeszcze lepsze. Dodatkowa synergia z chochlikami. Super kaciocha. Ale nie mogę jej ocenić na 4, tylko dam jej nadal trójkę, tak? To jest nadal karta, która będzie grana, ale to nie będzie taka karta, która, nie wiem, sama gry wygrywa, czy dopasuje do różnych archetypów, czy pasuje do już istniejącego archetypu, bo ten archetyp jeszcze nie istnieje. Dlatego chochliczy król Rafał dostaje trójkę. Też krótki odcinek, taki na szybko, ale dajcie znać, co sądzicie o tych karciochach. Myślę, że nie chcę się do nich bardzo rozwodzić, bo to można było nie gadać godzinami, ale prędzej sobie możemy gdzieś w komentarzach pogadać, jeżeli macie jakieś skrajne opinie na ten temat. Dziękuję za oglądanie odcinka, do końca zapraszam do innych odcinków. Do zobaczenia, na razie, cześć!